Witam serdecznie, tutaj dietetyk dr Bartek Kulczyński. W dzisiejszym filmie rozprawię się z największymi mitami dotyczącymi kawy. I choć osobiście nie przepadam za kawą, to będąc dietetykiem czuję się w obowiązku, aby stanąć w jej obronie, bo jak się przekonasz z dalszej części tego filmu, kawa niesłusznie padła ofiarą czarnego PR-u. Dowody mówią co innego niż obiegowe opinie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, które informacje na temat kawy są fałszywe i dlaczego, to zapraszam Cię do obejrzenia niniejszego odcinka. Pierwszy mit, który chciałbym wziąć pod lupę, to ten dotyczący wpływu kawy na ciśnienie krwi. Wiele osób żyje w przekonaniu, że picie kawy prowadzi do trwałego wzrostu ciśnienia tętniczego, co w dalszej perspektywie powoduje rozwój nadciśnienia. Uważam, że jest to bardzo szkodliwy mit, ponieważ wyniki badań naukowych wskazują na coś zupełnie innego. Tutaj dopowiem, że kawa jest jednym z najlepiej przebadanych produktów właśnie pod kątem wpływu na ciśnienie krwi i rozwój niektórych chorób. Czego zatem możemy dowiedzieć się z przeglądu najnowszej literatury naukowej? Naukowcy z Mayo Clinic w Minnesocie udowodnili, że picie kawy nie ma istotnego wpływu zarówno na skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Z kolei inni badacze zauważyli, że spożycie aż 5 filiżanek kawy dziennie powoduje tylko nieznaczny, nieistotny klinicznie wzrost ciśnienia krwi, średnio o 1-2 mm słupa rtęci. Chciałbym w tym miejscu przywołać też najświeższe wyniki analizy wielu badań naukowych, które zostały opublikowane w 2018 roku na łamach renomowanego czasopisma Journal of Human Hypertension. Otóż autorzy wspomnianego opracowania wzięli pod uwagę wyniki 10 badań, w których łącznie uczestniczyło niemal aż 250 tysięcy osób. Co zaobserwowali na ich podstawie? Jednoznacznie stwierdzili, że picie kawy chroni nas przed rozwojem nadciśnienia tętniczego. Co prawda, ten efekt ochronny nie jest szczególnie zbyt wysoki, ale z całą mocą neguje to fałszywy pogląd, jakoby picie kawy wywoływało tę chorobę. Naukowcy zauważyli, że im większa porcja kawy, tym ryzyko nadciśnienia jest mniejsze. I tak dla przykładu 2 filiżanki kawy dziennie obniżały ryzyko nadciśnienia o 3%, 4 filiżanki kawy o 5%, 6 filiżanek kawy o 8% i 8 filiżanek kawy o 10%. Oczywiście nie oznacza to, że wypijając beczkowóz kawy uchronimy się w 100% przed nadciśnieniem. Jak ze wszystkim należy zachować umiar, bo im więcej nie oznacza wcale zdrowiej. W tym miejscu chciałbym też zaznaczyć, że najnowsze wyniki badań, bo pochodzące z 2021 roku, pokazały, że wspomniane działanie ochronne nie dotyczy palaczy papierosów. A więc jeśli palisz papierosy, to picie kawy prawdopodobnie w żadnym stopniu nie uchroni cię przed rozwojem nadciśnienia. Pewnie zastanawiasz się, jak to możliwe, że kawa nie powoduje nadciśnienia tętniczego, pomimo że znajdująca się w niej kofeina to środek podwyższający ciśnienie krwi. Otóż poza kofeiną w kawie znajdują się również związki o działaniu hipotensyjnym, czyli obniżającym ciśnienie krwi. Wśród nich wymienić można m.in. potas, magnez, niacynę, a także polifenole. Dodatkowo badacze udowodnili, że spożywanie kawy zmniejsza ryzyko insulinooporności i hiperinsulinemii. A jak wiadomo, te stany mogą przyczyniać się do retencji, czyli zatrzymywania sodu w organizmie, zwiększania aktywności współczulnego układu nerwowego, a także proliferacji, czyli szkodliwego rozrostu mięśni gładkich w naczyniach krwionośnych. Co ciekawe, uważa się, że osoby regularnie pijące kawę nabierają pewną tolerancję na obecną w niej kofeinę i w rezultacie spożywanie kawy nie powoduje u nich widocznego wzrostu ciśnienia tętniczego. W tym miejscu chciałbym dopowiedzieć jeszcze jedną istotną kwestię, nad którą zastanawia się wiele osób. O ile kawa jest dobra dla osób zdrowych, to co w przypadku osób, które zmagają się już z nadciśnieniem tętniczym? Czy mogą one sięgać po kawę? Na to pytanie odpowiedzieli naukowcy z Hiszpanii. Dokonali oni przeglądu badań naukowych, na podstawie którego zauważyli, że spożywanie czystej kofeiny w postaci tabletek przez osoby z nadciśnieniem tętniczym powoduje istotny i długotrwały wzrost zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. Jednakże takiego efektu nie odnotowali oni u osób pijących kawę. Co więcej, picie kawy przez nadciśnieniowców nie zwiększa ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego też można powiedzieć, że picie kawy, oczywiście w umiarkowanych ilościach, jest bezpieczne dla osób zmagających się z wyrównanym nadciśnieniem tętniczym. Uporządkujmy teraz wszystko to, co dotychczas powiedziałem.
Po pierwsze, picie kawy przyczynia się tylko do krótkotrwałego i przejściowego wzrostu ciśnienia krwi, które bez problemu wraca do wartości wyjściowych po krótkim czasie. Po drugie, picie kawy delikatnie zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego, a już na pewno go nie podwyższa. I po trzecie, osoby z nadciśnieniem tętniczym nie muszą całkowicie rezygnować ze spożywania kawy. Myślę, że jedna, dwie filiżanki dziennie będą bezpieczne. Kolejnym mitem, który jest trochę powiązany z tym pierwszym, jest to, że picie kawy niby zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. Nad tym aspektem nie chcę zbyt szeroko się rozwodzić. Posłużę się tylko wynikami obszernego opracowania naukowego, które pokazało, że picie kawy ma działanie ochronne na układ sercowo-naczyniowy. Badacze jednoznacznie potwierdzili, że picie 3 do 4 filiżanek kawy dziennie zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia o 15%. Ochronne działanie wykazuje też picie jednej filiżanki kawy dziennie, choć skuteczność ta jest niższa. Jednocześnie warto dodać, że kawa zmniejsza też śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych o 19%. Tak więc powtarzanie, że kawa jest niebezpieczna dla serca, ma się nijak do twardych dowodów naukowych. Podejrzewam, że nie ma osoby spożywającej na co dzień kawę, która nie usłyszałaby zarzutu, że kawa wypukuje magnez i wapń. Skąd w ogóle przekonanie, że pijąc kawę moglibyśmy się pozbawiać tych cennych składników? Otóż kawa ma delikatne działanie moczopędne i zapewne z tego powodu uważa się, że pijąc kawę tracimy magnez i wapń. Jeśli myślisz, że kawa jest wrogiem dla wapnia i magnezu, to pora, żebym wyprowadził cię z tego błędu. Wyniki badań pokazują, że na skutek spożycia 400 mg kofeiny, czyli około 4 szklanek kawy parzonej lub 4 filiżanek espresso, tracimy zaledwie 4 mg magnezu. Jest to mniej niż sama kawa nam go dostarcza. Zatem pijąc kawę dostarczamy więcej magnezu niż go tracimy. Pomijam już fakt, że te 4 mg to kropla w oceanie, bo na co dzień spożywamy średnio około 300 mg magnezu. A jak jest z wapniem? Naukowcy zauważyli, że wypicie jednej filiżanki kawy parzonej może spowodować usunięcie zaledwie 4 mg wapnia. Jest to marginalna, wręcz niezauważalna ilość, bo przypomnę, że każdego dnia dostarczamy średnio około 500 do 1000 mg wapnia. Jeżeli jednak chciałbyś zrównoważyć tę śladową stratę, choć nie widzę ku temu powodu, to wystarczy, że do kawy dodasz jedną łyżeczkę mleka. Zgodnie z tym, o czym przed chwilą wspomniałem, pokazywanie palcem na kawę jako na sprawcę niedoboru wapnia i magnezu w naszym ustroju jest czystym nieporozumieniem. Jednym z największych mitów dotyczących kawy jest twierdzenie, że kawa odwadnia. I znów, podobnie jak w przypadku wypłukiewania wapnia i magnezu, za rzekomym działaniem odwadniającym stoją właściwości moczopędne kofeiny. Z całą stanowczością chcę jednak powiedzieć, że ze spokojem kawę możemy wliczać do dziennego bilansu wodnego. Jeszcze na chwilę tylko wrócę do działania moczopędnego kofeiny. Aby kofeina zadziałała moczopędnie, należy spożyć ją w ilości około 400 do 500 mg. To odpowiednik aż około 5 filiżanek kawy parzonej. Teraz zajmijmy się samą kawą. W 2014 roku zostały opublikowane wyniki badania naukowego, w którym naukowcy sprawdzali, czy kawa rzeczywiście odwadnia. W tym celu podzielono ochotników doświadczenia na dwie grupy. Pierwsza grupa spożywała 800 ml kawy, zaś druga 800 ml wody. Aby sprawdzić wpływ kawy na odwodnienie, badacze analizowali kilka ważnych parametrów związanych z nawodnieniem. Do tych parametrów należały m.in. całkowita zawartość wody w organizmie, dobowa objętość moczu, hematokryt, stężenie kreatyniny w surowicy i moczu, a także osmolalność surowicy i moczu. Po zakończeniu badań zauważyli oni, że pomiędzy osobami pijącymi kawę i wodę nie było żadnych istotnych różnic w analizowanych parametrach, co jednoznacznie oznaczało, że kawa nie odwadnia. Co więcej, rok później, czyli w 2015 roku, na łamach jednego z najbardziej renomowanych czasopism na świecie, bo mowa tu o American Journal of Clinical Nutrition, ukazała się praca naukowa, w której analizowano wpływ różnych napojów na stan nawodnienia organizmu. I myślę, że dla niektórych osób wyniki tych badań okazały się być zaskakujące. Dlaczego? Otóż okazało się, że kawa ma działanie nawadniające i to tylko nieco słabsze w porównaniu do wody.
W jeszcze innej pracy naukowcy wykazali, że jeśli nawet spożycie kofeiny w ilości 300 mg, co odpowiada 3 filiżankom kawy parzonej, zadziała moczopędnie, to i tak ilość wydalanego moczu jest niższa niż ilość przyjmowanego płynu. A więc bilans wodny wciąż pozostaje na plusie i dlatego stwierdzenie, że kawa odwadnia, można schować między bajki. Mówi się też, że kawa powoduje raka i osoby, które regularnie ją piją, mają wyższe ryzyko rozwoju nowotworów. Te podejrzenia wynikają prawdopodobnie z obecności akrylamidu w kawie. Akrylamid to składnik, który pojawia się w niektórych produktach spożywczych na skutek poddawania ich obróbce termicznej. W przypadku kawy powstaje w wyniku prażenia ziaren. W 1994 roku Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem uznała akrylamid za substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi. Jednakże do dnia dzisiejszego naukowcy przeprowadzili wiele badań, w większości których wykazali, że akrylamid nie jest przyczyną rozwoju nowotworów. Tutaj tylko dopowiem, że akrylamid znajduje się też we frytkach, chipsach ziemniaczanych, płatkach śniadaniowych, migdałach prażonych, czy też w maśle orzechowym. Ale zostawmy w spokoju akrylamid i sprawdźmy, co mówią badania naukowe dotyczące bezpośrednio kawy. Robiąc research naukowy, doszedłem do wniosku, że kawa to chyba jeden z najlepiej przebadanych produktów spożywczych pod względem wpływu na rozwój nowotworów. Nie będę omawiać tutaj prac, które znalazłem, bo jest ich naprawdę multum i linki do nich umieszczę w opisie tego filmu. Podam Ci za to konkretne liczby i wnioski płynące z tych badań. A mianowicie, regularne picie kawy zmniejsza ryzyko raka piersi o 5%, raka trzonu macicy o 27% i raka prostaty o 11%. Na skutek spożywania kawy można też zmniejszyć ryzyko raka jamy ustnej o 31%, raka okrężnicy o 13%, raka wątroby nawet o 54% i czerniaka o 11%. Tak naprawdę badacze wykazali, że picie kawy może jedynie zwiększać ryzyko raka płuc. I dodam jeszcze, że wspomniana przeze mnie Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem zaliczyła kawę do grupy trzeciej, czyli substancji niemożliwych do zaklasyfikowania jako rakotwórcze dla człowieka. Stąd też uważam, że kawa nie jest rakotwórcza, a wręcz picie jej może ustrzec nas przed wieloma nowotworami. Mam nadzieję, że dzisiejszym filmem udało mi się wyprowadzić część osób z mylnych przekonań dotyczących aspektów zdrowotnych kawy. Niestety z tymi mitami jest tak, że im częściej się je bezrefleksyjnie powtarza, tym częściej stają się dla wielu osób prawdą. Kawa to według mnie jeden z najzdrowszych napojów i jeśli spożywasz ją na co dzień, to tylko plus dla Ciebie. Posiada ona tak wiele właściwości zdrowotnych, że wkrótce nagram o niej osobny odcinek. A na tę chwilę z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.